piątek, 21 marca, już po raz siódmy odbyły się rybnickie targi edukacji, podczas których młodzież gimnazjalna miała okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną rybnickich szkół ponadgimnazjalnych. Szkoły konkurują między sobą, dają coraz lepszą ofertę, z tego jest lepsza jakość nauczania, no i teoretycznie powinien być lepiej przygotowany uczeń, przyszły pracownik do pracy, do utrzymania swojej rodziny, praca, która mu przynosi satysfakcję. No, trzeba po prostu wszystko zareklamować tak, jak to jest na wolnym rynku. Jeśli się reklamuje towar, tutaj się reklamuje to, co jest niezwykle ważne, istotne, edukacja dla młodego człowieka. To jest taki ukłon w stronę rodziców i w stronę uczniów. Uczeń musi wiedzieć, co chce dalej i to nie tylko na poziomie szkoły średniej, ale on idąc do szkoły średniej musi wiedzieć o swojej dalszej ścieżce, czyli studia. Uczęszcza do mnie 1600 uczniów. Mówi się, że jest to największa szkoła w województwie śląskim. Szkolimy w tradycyjnych zawodach, jak i w nowych zawodach. Szkoła się musi rozwijać cały czas. Szkolimy w zawodach górniczych. Współpracujemy tutaj z kompanią węglową. Uczniowie mają gwarancję pracy i to jest technik górnik, technik elektryk górniczy, technik mechanik górniczy. A poza tym kształcimy techników pojazdów samochodowych, technik energetyki odnawialnej, zupełnie nowy kierunek od ubiegłego roku otwarty, technik spedytor, technik informatyk i technik mechatronik. 100 dziewcząt się u nas uczy. No powiedz, jak się czujesz, gdy ciągle patrzę ci na ręce i każdą drobną rysę chcesz zamienić na pęknięcie. Targi odbywały się w Zespole Szkół Budowlanych, a organizatorzy przy okazji nie zapomnieli, iż tego dnia zawitała do nas kalendarzowa wiosna i część prezentacji przenieśli na podwórko szkolne. Zrobiliśmy wszystko, aby samo otwarcie i cały przebieg przebiegał zgodnie z konwencją pierwszego dnia wiosny, żeby były happeningi, była radość, uśmiech, żeby było to święto rybnickiej edukacji. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych to około 650 uczniów, dwa typy szkół, technikum, którym kształcimy w 6 zawodach, technik cyfrowych procesów graficznych, technik elektronik, technik elektryk, technik mechanik, technik energetyk. W zasadniczej szkole zawodowej to ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk i operator obrabiarek skrawających. To jest wysoki poziom szkoły, to jest szeroka oferta edukacyjna, to jest propozycja dodatkowych zajęć, to jest propozycja udziału w projektach unijnych, pozyskiwanie pieniążków unijnych w celu wyposażenia pracowni dydaktycznych, ponieważ szkoła zawodowa opiera się na dobrej bazie dydaktycznej. I to jest bardzo ważny element, o który musimy dbać. Mamy wspaniałą kadrę nauczycielską, bardzo miłych uczniów, co jest bardzo ważne, ponieważ dziewczyn jest mało w szkole i chłopaki bardzo dobrze się nami zajmują. Oczywiście mamy bardzo dobry sprzęt i wyposażenie pracowni i to jest profil na bardzo dobrym poziomie. I mama wiedziała, że mnie to interesuje i od razu, gdy dowiedziałam się, że otwierają ten profil, bo w tym roku to otwierali, to od razu powiedziała: idź, będę cię wspierać i byle się dostaniesz. Kształcimy w kierunkach klas wielozawodowych w zasadniczej szkole, gdzie hitem tegorocznym jest zawód monter izolacji przemysłowych, zawód z perspektywami zatrudnienia w całej Europie. W technikum kształcimy geodetów, informatyków, budowlańców, techników urządzeń sanitarnych i drogowników. Dajemy uczniom dodatkowe kwalifikacje w cyklu kształcenia, co powoduje, iż mają większe szanse wchodząc na rynek pracy. Przede wszystkim bardzo bogate instrumentarium geodezyjne, które jest w stanie nas przygotować do przyszłej pracy. Również basen jest bardzo dużym plusem. Rodzinna atmosfera w tej szkole jest też bardzo istotna. W zeszłym roku umożliwiła mi szkoła wyjazd na praktyki do Niemiec, gdzie mogłem poznać technologie różne zagraniczne, język mogłem szkolić w szkole i pozwiedzać naprawdę dużo rejonów. Warto też wspomnieć, że w tym roku klasa drogownictwa wyjeżdża do Hiszpanii na praktyki, a klasa budownictwa trzecia wyjeżdża znowu do Włoch na 3 tygodnie praktyki. Geodezja.
No, okazało się to bardzo ciekawy kierunek jak dla mnie. To jest praca terenowa, praca z otoczeniem głównie i z nowoczesnym sprzętem, czyli takie teodolity, niwelatory. Po prostu chciałam zobaczyć, czy kobieta się w tym sprawdzi i jak na razie myślę, że to jest mój kierunek. Praca budowlańca nie polega tylko na pracy fizycznej, pracy na budowie. Pracujemy również w biurach projektów, jesteśmy kierownikami na budowie, czyli dziewczyny też bardzo dobrze się tym znajdują. Ja pracując w biurze projektów współpracowałem z kobietami i myślę, że ich sposób myślenia bardzo dobrze pomaga w kreowaniu nowych budynków, nowych rzeczy, które później powstają. W projektach unijnych, które sami piszemy, w ostatnich 4 latach pozyskaliśmy ponad 2 miliony złotych, gdzie uczniowie zdobywają dodatkowe kwalifikacje, prawo jazdy, certyfikaty do obsługi różnego rodzaju rynkowych programów komputerowych, na których pracują potem w firmach, do których ubiegają się o pracę. Bardzo dużo środków pozyskujemy z Unii Europejskiej. W ostatnim czasie pozyskaliśmy 54 miliony tylko na edukację, na doskonalenie ucznia, czyli idziesz do technikum mechanicznego, może za darmo oprócz tego prawo jazdy, bo to ci się sprzyda. Może kurs operatora obrabiarki sterowanej numerycznie, może kurs zakresu jakiegoś elektrycznego, uprawnienia, te, które są możliwe w którejś z tych szkół, czy kurs hotelarski, dodatkowy język zawodowy. Te 54 miliony, mam nadzieję, że one nie są zmarnowane. Nasi uczniowie dają sobie radę, bo jednak ten niski stopa bezrobocia o tym świadczy. Wśród gości targów spotkaliśmy 2 młode stażystki z Portugalii, dla których tego typu działania promocyjne były nowością. Bardzo ciekawa impreza, to świetna promocja szkół i myślę, że młodzież właśnie tu ma szansę podjąć decyzję, co robić w przyszłości. Nasz portugalski system edukacji jest zupełnie inny i uważam, że powinniśmy skorzystać z Waszych doświadczeń i przenieść do naszego kraju pomysł praktyk szkolnych i warsztatów. Trzeba te nowe miejsca pracy tworzyć. Mamy taki pomysł, mamy taką strategię. Wiemy, gdzie mogą te nowe miejsca pracy w wyniku powstać. Ja myślę, jak popatrzymy na stopień bezrobocia, jaki jest w naszym mieście, który lekko wynosi około 8%, on jest zdecydowanie niższy niż średnia w województwie, niższy niż w naszym kraju. To znaczy, miasto dobrze się rozwija, ta oferta dla młodych ludzi, dla mieszkańców jest wystarczająco, a na pewno jest również kwestia jakości życia w naszym mieście, którą w czasie różnego rodzaju badań socjologowie określają, że jest bardzo wysoka. Oby tak było dalej i tak dalej trzymać.